Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z filmem, który szumnie nazywa się Książki naszego życia. Wybrałyśmy sobie po kilka, kilkanaście książek, które tak łącznie w naszym życiu zrobiły na nas po pierwsze największe wrażenie, ale też po drugie najbardziej zmieniły gdzieś tam czy nasze postrzeganie literatury, czy nasze postrzeganie w ogóle życia. I za to im chcemy podziękować i złożyć jakby hołd w tym filmie. Dla naszych stałych widzów prawdopodobnie nie będzie tutaj żadnego zaskoczenia, więc w ramach gdzieś tam takiego, żeby Was zaangażować bardziej, możecie spróbować zgadnąć w komentarzu w tym momencie, zanim obejrzycie resztę filmu, jakie książki tutaj dałyśmy. A wszystkich nowych ludzi lub też ludzi, którzy oglądają nas od czasu do czasu, witamy. Mamy dla Was nasze ulubione książki. Więc teraz już bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Może Myszko, Ty zaczniesz pierwsza. Dlaczego? A dlaczego nie? Aha. Ja jestem strasznie dumna z Twojego gatunkowego tutaj jakby zróżnicowania, bo Tola masz ze wszystkiego coś. No, chyba tak. Najpierw myślę, że definitywnie Gon, bo Gon coś we mnie zmienił. Cała ta seria zmieniła moje postrzeganie... nie wiem czego, ale coś we mnie się zmieniła. Na pewno to był mój taki przeskok z literatury dziecięcej i na literaturę bardziej młodzieżową. Ja miałam chyba wtedy 10,5 lat albo 11. To nie był dobry wiek na czytanie tej książki, słuchajcie. Czytajcie ją, kiedy macie 12 i wyżej lat. Szczególnie późniejsze tomy. Takie dość potężne książki. Ja nie wiem, czy to nie była jedna z pierwszych takich długich książek, tak, które przeczytałaś. Tak, na pewno. To bardzo szybko się czyta, bardzo płynnie. Jest wiele akcji, co ja bardzo doceniam, bo ja mam krótki span uwagi. Króciutko tylko o fabule, w jednym zdaniu dosłownie. Mamy tutaj miasteczko, w którym wszystkie osoby powyżej 15 roku życia znikają. Bum. I połowa z nich ma moce. Ci, którzy zostali. Tak. Ja pamiętam to jak dzisiaj, jak Tola czytała pierwszy raz tę serię, bo ja czytałam przed nią dwa pierwsze tomy. I Tola po prostu potem czyta trzeci i potem czwarty, piąty, szósty na raz. Tak. Praktycznie. I ja pamiętam twoją reakcję, jak skończyłaś tę serię i to po prostu był ryk. Płacz. No, tak nie, żeby było. To było coś jakby niestandardowego w tym przypadku. Tak, ale faktycznie kocham wykreowanych bohaterów tutaj i ogólnie kocham wątki apokaliptyczne w książkach. A to jest takie post-apo, prawda? Tak, tak. Albo dystopia. Tak, bardzo, bardzo fajne. I też dość brutalne momentami. Także nie dla wrażliwych na krew i na takie opisy, bardziej takie o. Także bardzo, bardzo lubię. Tu chciałam tylko na wstępie zaznaczyć, że jeżeli się odchylimy i zobaczycie tutaj pył wszędzie, to bardzo Was przepraszamy, natomiast mamy w tym momencie remont, stąd też taki inny kadr. No i zamiatanie tego, mówiąc szczerze, jest absolutnie niezasadne, bo za 10 minut znowu ten pył tutaj będzie, więc na razie tak sobie tutaj zostawiamy. To może ja zacznę, ale w bardzo krótki sposób od dwóch książek, których nie mam, bo są w Poznaniu u mnie w mieszkaniu, czyli biografia Mariny Abramowicz. Marina Abramowicz to jest moja absolutnie... ikona w mojej głowie. To jest jedna z najwybitniejszych kobiet, jakie poznałam kiedykolwiek, w sensie, no nie prywatnie, ale literacko i życiowo. Straszliwie mnie imponuje, straszliwie mnie fascynuje. To jest kobieta, która ma tyle serca i pasji, czego nie ma żaden inny człowiek, którego znam. No jest moim zdaniem wybitna, bardzo kontrowersyjna, więc na pewno nie jest to kobieta, która poruszy każdego. Ale mnie jej rodzaj wrażliwości porusza do głębi i za to jej bardzo dziękuję. No i biografia jej była absolutnie świetna, właściwie autobiografia. I druga książka to oczywiście Łuk Triumfalny, Remarka, czyli książka, od której zaczęła się taka moja ogromna miłość do... właściwie, no nie zaczęła się, ale pogłębiła to moją wielką miłość do... No właśnie, do czego? Do smutku. Do smutku w książkach. To jest absolutnie dojmująco smutna książka o mężczyźnie, który jest uchodźcą we Francji, jest lekarzem, ale przez to, że nie ma papierów, no to nie może zarabiać normalnych pieniędzy, więc chodzi po jakichś wręcz piwnicach i próbuje sobie to życie poukładać. Poznaje kobietę na ulicy, właściwie na moście, która jest bardzo zagubiona i wręcz taka nieobecna. I tak się zaczyna ich... nawet nie wiem, co się ich zaczyna. Relacja, tak. Bardzo taka głęboka, bardzo skomplikowana i dojmująco smutna, to już chyba powiedziałam. Także to są moje dwie pierwsze książki. Ja następnie powiem o czymś, będę tak skakać między gatunkami, żebyście się nie znudzili. Bardzo dobry pomysł. Kwiat wiśni, czerwona fasola, to była książka z polecenia Zuzi, którą przeczytałam z polecenia Zuzi i mamy. Tutaj seria z żurawiem, tyle ma znaczników.
Ja ją czytałam na przełomie września, października i bardzo mną poruszyła. Pamiętam, że czytałam ją w szkole i moja ukochana wuefistka pozwoliła mi czytać, kiedy nie miałam stroju. To jest malutka rzecz, ale nigdy nikt nie pozwalał mi przynosić książki. Rozumiem. I czytałam i się rozpłakałam, siedząc na ławce na WF-ie. I musiałam się odwracać, żeby nie było. Książka, która wzbudziła we mnie tyle emocji i takie druzgocące. I też te opisy bardzo specyficzne. Takie bardzo azjatyckie, mam wrażenie. Tak. Tak. Mocno naturalistyczne i takie w punkt. Tak. Bardzo czuć klimat tej książki i bardzo jaśnie jest. Te wszystkie opisy są naprawdę bardzo rzeczywiste. Poza tym styl pisania. A pokrótce w ogóle? No to tutaj mamy głównego bohatera, który chciał być pisarzem. Nie piekło mu, teraz pracuje w takiej piekarni, ala. I poznaje pewną kobietę, którą musi zatrudnić. I oboje się od siebie dużo uczą. Tak, na tym polega fabuła. I no, te książki z serii z żurawiem po prostu czegoś we mnie dotykają. I to jest niesamowite. Teraz, żeby zejść trochę z tych wyżyn takiego pewnego patetyzmu, ja tu wam pokażę Zwiadowców. Oczywiście to nie jest dla nikogo zaskoczenie. Zwiadowcy to jest taka seria, która jest dla mnie, jak dla wielu z was, Harry Potter. Dla mnie Harry Potter też po części, ale Zwiadowcy to była rzecz, która po prostu... Jak byłam dzieciakiem, to niezwykle, niezwykle moja miłość po prostu rosła z każdym kolejnym tomem. Dzisiaj jako dorosła kobieta też ją czytam, jestem na 7 tomie i tak samo bawię się absolutnie tak samo fascynująco, fantastycznie i fascynująco. Bawię się absolutnie świetnie, śmieję się w głos z tymi bohaterami i to jest, uważam, najlepsza seria młodzieżowa, fantastyczna, przygodowa właściwie, jaką miałam okazję czytać. Taka raczej przygodowa niż fantastyczna, bo tutaj z fantastyką to jeszcze Percy Jackson u mnie wchodzi. Kroniki Redu Kane, czyli Rick Riordan, to też za dzieciaka to czytałam. Spider Week, no i seria niefortunnych zdarzeń. Ale to tak tylko jakby na marginesie, bo tutaj o Zwiadowcach. Historia młodego chłopaka, który z sierocińca w wieku 15 lat wybiera sobie ścieżkę w życiu. Bardzo chce zostać rycerzem, ale jest, no nie ma predyspozycji do tego, żeby zostać tym rycerzem, więc musi troszeczkę zmienić swoje plany i tak zaczyna się jego absolutnie piękna przygoda. No i mam tutaj również książkę, nikt nie wie co to jest, czyli... Ja myślałam, że to Łuk Triumfalny. Nie, Łuk Triumfalny ma wytłoczenie, wiesz, pod spodem, ale tutaj jest to George Orwell 1984. To jest takie w ogóle introligatorskie od mojego dziadka chyba jeszcze wydanie. Tutaj chyba nie muszę dużo tłumaczyć. Książka absolutnie... Naszego. A co powiedziałam? Mojego. Naszego dziadka. I'm sorry. Ona cały czas. Ale to już mi przeszło, kiedyś tak robiłam. Teraz się pilnuję. O fabule raczej nie muszę wam opowiadać, bo jest to klasyka. Natomiast, no wiadomo, to robi wrażenie. Tutaj nie sądzę, że muszę poświęcać więcej czasu na opowiadanie wam o tej książce. Każdego czytelnika, jakby, który się uważa za dojrzałego czytelnika, zachęcam do tego, żeby tę książkę przeczytać. Nie może jako pierwszy klasyk, jaki czytacie, może nie jako pierwszą gdzieś tam właśnie no, taką poważną literaturę, ale kiedyś uważam, że każdy powinien tę książkę w życiu przeczytać, po prostu. No to a propos właśnie, na pewno serii niefortunnych zdarzeń. To jest książka, która ukształtowała bardzo moją osobowość i na pewno trochę z mnie też. Tak. Niesamowicie dla mnie ważna seria. Ja się wychowałam na serii niefortunnych zdarzeń, na filmach, na serialu, na książkach. No. Pamiętam, że pochłonęłam całą serię w zastraszająco szybkim czasie. Jest tak wciągająca. Opowiada o trzech sierotach Baudelaire, które... no... Ja chciałam tylko kichnąć, ale zaczęłaś do mnie gadać i nie kichnę, no. Przykro mi. Które adoptuje hrabia Olaf, który jest no, złym człowiekiem. I ogólnie rozwiązanie tej całej serii chwyta mnie za serce po dziś dzień. I ja jestem fanką inteligentnych ludzi w książkach. No tak, a tu jest wielu inteligentnych. Tak. Nawet hrabia Olaf jest bardzo inteligentny. Bardzo i kocham. Kocham po prostu cały hrabia Olaf jest tak niesamowicie bawną postacią i tak bardzo go uwielbiam. Niepowtarzalny złoczyńca. No. Znaczy no zło, to jest zło. To nawet jest nie zło. Jest złoczyńca, to jest po prostu złoczyńca. No. No. Także bardzo sentymentalna, uwielbiam. A tutaj można tylko dodać, że słyszałam, że pewne wydawnictwo ma zamiar ją uznowić. Tak, ja też. Także... I w mojej bibliotece w ogóle jest cała seria niefortunnych zdarzeń. Ja myślę, że w wielu bibliotekach jest cała seria, no. Także szukajcie u siebie.
Jedyny kryminało-thriller, który tutaj mam, to Millennium Stiga Larssona, czyli Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Czytałam całą trylogię i czytałam później też te tomy Davida Lagerkranza, ale to już tam, o tym nie warto wspominać. To jest taka książka, którą czytałam, jak miałam 16 lat i to, ja wcześniej miałam taki dość długi zastój czytelniczy i jak przeczytałam tę książkę, to nagle moje życie się zmieniło. Ja wiem, jak to śmiesznie brzmi, ale ja poczułam, że książki to jest absolutnie coś, co jest obowiązkowe w moim życiu. Wiesz, co chodzi? Przeczytałam to, ja byłam tak zaangażowana, byłam kompletnie odklejona od własnego życia. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek później i kiedykolwiek wcześniej miałam aż tak intensywne przeżycie, kiedy po prostu czytałam i ja nie byłam w stanie nic innego zrobić, dopóki jej nie skończyłam. Świetna historia. Chyba do niej wrócę w ogóle. Może jeszcze nie teraz, ale bardzo bym chciała to zrobić. O fabule chyba wam nie będę mówić, bo to jest kryminał. Przeczytajcie sobie opis, to wam dużo da. Natomiast on jest tak inteligentny, on jest tak piekielnie inteligentny i angażujący. Aż nabrałam na nią znowu ochotę. I pokażę wam również tutaj z innej troszkę beczki bliznę. Adur Avi Olavsdottir. Jest to książka pisarki w ogóle, kobiety, o czym dowiedziałam się zdecydowanie za późno, skandynawskiej, a konkretnie pani autorka jest, o, nie mam niestety, a nie, jest, słuchajcie, Islandką. Nie wiedziałam, że jest z Islandii. No i mamy tutaj historię mężczyzny pod 50, który no ma już takie ogólne zmęczenie, ma depresję, nie chce żyć dalej. No i postanawia wyjechać do innego kraju, do hotelu, żeby tam po prostu popełnić samobójstwo. Niezwykle bolesne, a równocześnie fascynujące w tym bólu podąża się za tym bohaterem, który opowiada nam, co czuje i o czym myśli i dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje. Ja może nie płakałam, ale ona też zasługuje na to, żeby o niej wspomnieć, jak absolutnie przepięknie jest napisana, bo są tu zdania, które są tak, no, idealne wręcz. Nie miałam też, nie mam często takich myśli, że zdanie jest po prostu perfekcyjne, a tutaj było takich wiele. No, też emocjonalna mocno. Myślę, że tylko dla osób o takich mocniejszych nerwach do książek, bo jednak jest bardzo, mimo że krótka, taka bardzo szarpiąca za serce. To teraz osobliwa fantastyka. Osobliwa fantastyka to gatunek, który wymyśliłam tak. I zrobiłam zbiór i chyba nawet napisałam to na Wikipedii, bo dostaję własne komentarze, Tola, ale co to? Ocean na końcu drogi. Kocham ocean na końcu ja nie, drogi. W sumie, ale... No nie, ale... Ale to serduszko jest dla Ciebie, tak, for you. Tak, dziękuję bardzo. Kocham ocean na końcu drogi. Ta książka wyglądała po prostu jak sen. Autor opowiada nam tutaj o historii mężczyzny, który wraca do swojego domu rodzinnego. Z tego co pamiętam, na pogrzeb. Dawno czytałam. Na pogrzeb, tak było. I przypomina sobie całe jego dziwaczne dzieciństwo, jego przyjaciółkę z dzieciństwa. Wow. Ta książka... Jest po prostu dziwaczna. Ja kocham dziwne rzeczy. Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie. Tak. Ona dosłownie była jak sen. I ja nie pamiętam, które z tych wydarzeń ja sobie wymyśliłam i dołożyłam, a które w niej faktycznie były. I myślę, że to nie jest jakby moje... To nie byłam jedyna. Natomiast ja tutaj dodam tylko, że na pewno jest to książka nie dla każdego. Tak. To jest bardzo subiektywnie tak, książka tak, Toli. Tak. Zresztą nasze wszystkie książki, nasze goście są subiektywne, ale jakby wiecie, no, o co chodzi. Tak, konkretnie. To ja teraz bardzo szybko o dwóch książkach fantastycznych, które zasłużyły sobie na miano bycia w tym zestawieniu. Pierwszy to Zakon drzewo-pomarańczy i tu się nasi sali widzowie mogą się zdziwić. Natomiast, bo rzadko o niej mówię. Nie wiem, czy ty, nawet ty chyba często o niej nie słyszysz, nie? No. Ale też ty mnie nie słuchasz, więc... Nie. Natomiast... Tutaj zasługuje na to miano, dlatego że była to książka, która rozpoczęła moją przygodę z fantastyką dorosłą. Ja czytałam fantastyki dużo, jak byłam dzieciakiem. Potem w ogóle kompletnie przestałam, zupełnie się odcięłam i nie wręcz patrzyłam jakby z góry trochę na ten gatunek. Nie czułam do niego ciągoty i też nie uważałam, że jest tam coś, co znajdę atrakcyjnego. Aż do momentu, w którym przeczytałam Zakon drzewa pomarańczy, kiedy miałam 19 lat. To było 5 lat takiego naprawdę ciemności, kiedy nie czytałam w ogóle literatury tego typu. I przeczytałam to i mnie po prostu trzasnęło. Jak mnie trzasnęło, tak zostało do dzisiaj. Bardzo lubię fantastykę, czytam bardzo i dużo, tak samo jak i science fiction, ale o tym potem. W sensie fantasy.
bo mi się zawsze mieszają te dwa, przepraszam. Nie wiem, czy jest to obiektywnie jakaś wybitna książka fantastyczna, prawdopodobnie nie, ale miała coś w sobie takiego, że moje życie po prostu zmieniła, nie? Krótko mamy tutaj dwie krainy tego słuszka. Jedne z nich bardzo boją się smoków, drudzy te smoki no tak hołubią, czczą i tak dalej. No i wojna. Piu, piu, piu. I w sumie tyle. I mamy tutaj bardzo dużo kobiet, praktycznie same bohaterki. Więc to tak czysto subiektywnie. No i oczywiście Wojna Makowa, która, kiedy ją przeczytałam, to tą moją miłość, która się rozpoczęła do fantastyki, po prostu... A czy ty nie masz patronatu? Pogrążyła. Nad wojną niestety nie mam. Nad żadnym tomem. Bardzo żałuję. Więc... Ale o tym na pewno akurat wszyscy wiecie. Uwielbiam tę serię, jest bardzo, bardzo dobra. I tylko szybciutko wam pokażę... No bo Myszko, ty masz mniej. Masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, no dobra. To zaspoilerowałam, ale teraz ty. Myślałam, że masz mniej. No dobra, no to... Złodziejka książek. Myślałam, że dawałam ją w poprzedniej części. Jakie tam książki czytałam? Jakie książki czytałam? To ej, właściwie to jest bardzo ciekawe. Daj, ja idę po twój telefon, zobaczymy, no. Bo to jest druga część tego filmu. Ja pamiętam, ja sobie przypomnę. W pierwszej części na pewno dałam Rydze Małeckiego i jakby szanuję ten wybór. I chyba ja to jest wszystko, co pamiętam. Dosłownie, jakie książki życia tam były, to? Nie, żebym podważała swoją opinię, ale... Mi się wydaje, że tam miałaś coś typu Kubuś Puchatek albo... Miałam 11 lat! No teraz masz 13, prawie 14. A? Bo nie zaglądałyśmy do tamtego filmu. No, nasz gust się mocno zmienił, w szczególności Toli. No tak. Ja myślę, że ja podtrzymam wszystkie książki, które tam powiedziałam. Czekaj, jak to się nazywało? Książki naszego... Wpisuję nasz kanał. Wyszukiwarka YouTube'a, książki naszego życia. Zaksiążkowane. W ogóle niedawno ktoś mi powiedział, że jesteśmy w Akinatorze. Tak, ale to wiedziałam wcześniej. Książki, które zmieniły moje życie, to ma 12,57. To jeden z pierwszych. Jeden z pierwszych. 40 tysięcy wyświetleń 2 lata temu. Jezus. Dobra, na pewno widzę, że tu pokazywałam Cień Wiatru Zafona, który się dzisiaj powtórzy, spoiler. Więc to szanuję. Tola, co ty tu... Ma Małą księżniczkę. To ja uważam, że brakuje jej tutaj w tym zestawieniu. Ale no nie mogę jej powtórzyć, nie? Możesz, to ja przecież powtarzam. Część. Ale ja powtarzam też. Aha! Idź po Małą księżniczkę. Idę po Małą księżniczkę, moi drodzy. Tak jak myślałam, jest tutaj Rdza Jakuba Małeckiego u Toli, a Tola o czymś mówi, ale nie poda okładki, to czekajcie. O, i reklama, dziewczyny, ile tych reklam. Nie zawsze skipuję. Ej, i mamy wyłączone komentarze. Muszę je włączyć z powrotem. Nie, było! Mówiłam o serii Fortuny Zdarzeń. Myszko! Ale ja jaka byłam... ty jesteś? Jezu, jaki ja byłam dzieciakiem. Jaka ty jesteś? Jaki ja miałam głośnik! Ale jak uważnie, rozważnie mówiłaś, jak pięknie zdania dobierałaś, myszko moja! O nie, bo Jezu! Czemu jesteś taka duża? To był błąd. To był błąd od samego początku. A jeszcze mówimy o dobrych książkach, to już w ogóle jestem na, wiesz... Rozpłakałam się. Dobrze, kontynuując tę farsę. Poeta Strażnik i Więzień. Podtrzymuję to nadal. Nie dałam jej dzisiaj rozważnie. Bo już nie pamiętam jej tak dobrze, więc ciężko nie... Ja pokazałam Percy'ego Jacksona. Wtedy dla mnie był ważną książką, ale czy teraz? Jakie ja miałam paznokcie, to? Ale zobacz. Jakie białe, kto cię to pozwolił? Ale jakieś takie z czarnym wzorkiem. I pokazałam na końcu, chyba ukrywalne to jest. Także też się to zgadza. Tak. Dobrze, wracając do Clue. Teraz ja jestem. Złodziejka książek, tak, bo tak, pytałaś, czy pokazywałaś to. Tak, to była długa, jakby długie odejście od tematu, tak. Ale córeczka. Złodziejka książek, czyli myślę, że fabułę nie muszę za bardzo przedstawiać. Literatura wojenna. Są dygresje ze strony śmierci, która znaczy jest narratorem, tak, po prostu. Która jest bardzo cyniczną postacią, taką sarkastyczną i przysięgam, wow. Jeżeli śmierć byłaby człowiekiem, to byłaby właśnie takim człowiekiem. Tak to sobie wyobrażam. No i tak. Ogólnie Lizel.
A film ci się jakoś niespecjalnie, nie? Film nie był najlepszy. O wiele bardziej wolę książkę, bo książka jest po prostu błyskotliwa. W książce można przekazać takie inteligentne myśli na, autora, które są według mnie chyba trochę trudniejsze do puchnięcia w filmach. Rozumiem. Ktoś mi kiedyś powiedział, że przypominam im Liesel. O, mogłam to być ja. Mogłaś to być ty. I tak, tak. Także dziękuję bardzo. Ta książka bardzo mnie poruszyła. Ja płakałam jak bubr ostatnio 100 tak, stron. Oj 100 tak. stron ciurkiem. Tak ja nie przestałam. I chyba 2 godziny po prostu siedziałam, rozmyślając, jak to wszystko wyszło. Niesamowicie sentymentalna dla mnie książka i po prostu przepiękna. U mnie już widzieliście ta druga, teraz Bowman. Ona jest bardzo rewolucyjną książką, w ogóle uważam, na rynku, bo mamy tutaj narrację ze strony bohaterki, która jest bardzo, ale to bardzo niestandardową bohaterką, jak na literaturę w ogóle naszego wieku, bo jest ona bardzo egoistyczna, bardzo antyfeministyczna, bardzo taka... Nawet nie, bo ona nie określa się w ten sposób, tylko ona po prostu w swoich wszystkich wydarzeniach bardzo pokazuje siebie, że ona jakby nic innego nie obchodzi, tylko ona sama. I też... Nie mogłabym przeczytać tej książki. I też... Wiesz co, ale... Bo właśnie ważne jest, żeby podczas czytania tej książki, mam wrażenie, że dzisiaj się szamoczę z językiem, podczas czytania tej książki, żeby wiedzieć, że to jest robione specjalnie. I to nie jest coś, co uważa autorka, tylko to jest taka bohaterka, ona zdradza, ona robi naprawdę złe rzeczy. To zresztą teraz Bowman jest dla niej charakterystyczne, takie kreowanie postaci. I jest bardzo, ale to bardzo wyjątkowa na tle wszystkich innych książek i bohaterek właśnie dzisiejszych. Bo no, zaręczam wam, że o takiej kobiecie nie poczytacie nigdzie indziej. I jest to o tyle ciekawe, że momentami łapiecie się na tym, że to, co ona mówi, ma sens. I nawet ja w pewnych momentach czytam to i mówię, Jezus, rozumiem, dlaczego ty tak myślisz. A jestem pewna, że jest wiele osób na prawdziwym życiu takich jak ona, które myślą tak samo jak ona. I to trochę pomaga, może nie, że zaakceptować, ale zrozumieć, co ona próbuje przedstawić. Bo nie wszystkie jej myśli są z natury złe. No i w sumie tutaj we dwie pokażemy coś, co się właśnie powtórzyło z tamtego filmu, czyli U mnie cień wiatru, Zafona. Ja już autori... Aha! Nie, autori mała księżniczka. Mała księżniczka. Mała księżniczka to pierwsza książka, jaką przeczytałam w życiu. Tak. Nie będę powtarzać tej historii, bo w sumie... No, czyli już po prostu. No. Bardzo pokazuje, jak patrzymy na rzeczy, które totalnie się nie liczą. I jak prosto jest nam zmienić tok myślenia, kiedy nie wiedzieliśmy danej rzeczy na temat danej osoby. Mhm. I to są takie bardzo ważne myśli i mam wrażenie, że każdy człowiek powinien ją przeczytać, żeby może się złapać kiedyś za język. Albo po prostu... Nabrać trochę empatii. Tak. Ja w ogóle uważam, że każde dziecko powinno tę książkę mieć oczywiście. Przeczytaną. To powinna być lektura. Ja też tak. Ale ja myślę, że chyba nie obowiązkowo jest w niektórych szkołach. Na pewno, nie obowiązkowo na pewno. A z kolei Cień wiatru... To również był taki przełomowy moment w moim życiu, kiedy siedziałam, czytałam i nic nie robiłam. Jadłam mandarynki tylko przez 2 godziny, czytałam tę książkę i dosłownie... Nie umiem się z książkami. Dosłownie, ja miałam takiego kaca książkowego po niej. Siedziałam jak ten wół, patrzyłam w ścianę i mówiłam, Jezus, to kocham w czytaniu książek. No. To coś tutaj na rozluźnienie trochę atmosfery. Dużo powiedziane, ale Niespokojni ludzie. Niespokojni ludzie to książka na pewno mojego życia, nie wiem jak Zuzia. Ja ją uwielbiam, ale wydaje mi się, że odrobinę jednak nie. Urażasz mnie. To jest książka, która porusza tak wiele wątków i Jezus Maria... Ona do ciebie bardzo pasuje, tak, do mnie trochę mniej. Tak, ja czuję, że po prostu to jest moja książka o bratnia dusza. I te wszystkie książki, które ja tutaj pokazuję, jestem z nimi bardzo związana w taki czy inny sposób. Mamy tutaj główną postać, która napada na bank, naszego rabusia. I w sumie na tym co się tyle mogę powiedzieć, żeby niczego nie powiedzieć. Znaczy on ucieka z tego banku i bierze przez przypadek zakładników. Tak. Wow. To jest powieść kryminalna z jednej strony. No... Dramatyczna. Dramatyczna, powieść, literatura piękna. No. W ogóle te wszystkie znaczniki są moje, ponieważ ja słuchałam w audiobooku, jestem się bardzo dumna. Ma tyle pięknych cytatów, które ja bym strasznie chciała zachować ze sobą na bardzo, bardzo długo. Ogólnie o tej książce myślę... Non-stop.
Dokładnie. Tutaj tylko się wetnę, bo uważam, że w tej książce jest niezwykle dobre to, że ona porusza motywy różnych po prostu... problemów. Problemów, właśnie, problemów. Tak, masz rację, oczywiście. Braku stabilności we własnej głowie. Tak. I ona jest bardzo taka empatyczna, tak. Bardzo ciepła. Tak. I pozwala jakby zrozumieć, że hej, nawet jeżeli ty masz takie myśli lub też stresujesz się tym, lub też czujesz się źle, to spokojnie. I też uważam, że jest to w wielkiej mierze książka o miłości, która pokazuje nam różne typy miłości. Trochę się rozklejam to mówiąc. Oh no, don't cry! No, no, jak ty płaczesz, to mi się nie chce. No, ale... tego, jak bardzo ta książka jest dla mnie ważna i uważam, że też powinniście ją przeczytać, bo jest ekstra. Ja myślę, że zaraz moja twarz będzie czerwieńsza od moich włosów. Twoje włosy już prawie wcale nie są czerwone. No to prawda. Także czytajcie, bo nabierzecie trochę empatii. No. Piękna recenzja, Misiu. Fajnie, fajnie, emocjonalny ten odcinek dzisiaj. Tutaj mam dwie książki, które zupełnie nieintencjonalnie, przykro mi, nieintencjonalnie pokażę Wam razem, ale równocześnie ma to najwięcej sensu. I pierwsza z nich to Lolita Nabokowa. To nie jest moja ulubiona książka. O, właśnie chciałam Cię pytać, czy ją pokażesz. Ja jej nie lubię, bo uważam, że nie można jej lubić. Natomiast jest to jedna z najważniejszych książek mojego życia, bo no to jest inny rodzaj literatury zupełnie, nie? To jest tak brudna... brutalna, okrutna, okropna, obleśna książka, że aż momentami sama się zastanawiam, po co ona powstała, ale równocześnie ona powstała. No, musiała. W celu. Uważam, że oczywiście nie każdy ją powinien przeczytać, też to jest właśnie taka kontrowersyjna pozycja, natomiast no... ona bardzo robi Wam w głowie różne rzeczy i uważam, że to jest ogromna też wartość. Jeżeli potem po skończeniu zastanawiacie się nad tą książką godzinami i próbujecie dojść do jakichś wniosków, no to takie książki warto czytać, nawet jeżeli one nie są przyjemne podczas ich czytania. Więc tutaj Lolita. No i idąc trochę za ciosem, ale no w inny sposób, jest tutaj moja mroczna Vanessa. O tej książce przyznaję bez bicia, że nie myślałam już od dłuższego czasu, dlatego że wywarła ona we mnie takie emocje, że nie byłam w stanie o niej myśleć. I jakby specjalnie ją trochę odsunęłam od siebie, żeby przypadkiem nie musieć jej znowu przeżywać. Mamy tutaj historię właśnie inspirowaną zresztą Lolitą, w której 14-15 chyba latka ma romans z nauczycielem. Natomiast jest to jest, jakby sam ten romans nie jest istotny. I tutaj jest istotne to, jak ona do niego podchodzi, jak ona przede wszystkim podchodzi do samej siebie. Jak ona siebie widzi w tej relacji i też dlaczego ona w ogóle czuje tą potrzebę bycia w tej relacji. Ja wielokrotnie przy tej książce łapałam się za głowę i mówiłam, jak to jest możliwe, że jej emocje zostają tak dobrze oddane, że jej myśli są po prostu tak brutalnie prawdziwe i sensowne. I no nie jest niezwykła pozycja, również nie dla każdego. Co więcej, uważam, że bardzo mało osób odnajdzie w niej coś dla siebie, bo jest bardzo no, taka trudna po prostu, ale w taki nieuniwersalny sposób. Okay. Zrobiła na mnie ogrom wrażenie, aż bym ją przeczytała drugi raz. Tutaj mam nadzieję, że się zgadzamy. Tak, ja się podpinam. Dobra, okej. Okay. Wrony. Kurde, co ta książka ze mną zrobiła? Ja naprawdę płakałam całą... Nie, niech ci się już nie szkoda. No, ale nie, słuchaj, ciężko będzie. Teraz, jak już raz się uskliłam, to będzie ciężko tego nie zrobić ponownie. Ja płakałam co najmniej 2 godziny i po prostu siedziałam przytulona tej książki. No, i... Właśnie ta książka strasznie mi się kojarzy z takim czarnym pokojem. I jest taki piękny cytat, który bardzo to oddaje, że jeżeli dom płonie, to myślimy, że cały świat jest w ogniu. I to... Kurde! I love you so much! Ja lubię to! Jestem za miękka, no bo to jest książka, którą lubię. Ja myślę, że jesteś za miękka, kropka.
no żartuję. No cóż. Ja myślę, że jakby na tym można nasze recenzje zakończyć. No. Bruno, jeżeli jeszcze nie wiecie, opowiadają o naszej głównej bohaterce Basi, która ma 12 lat i wychowuje się w bardzo ciężkim domu. I najgorsza część tego wszystkiego jest to, że ona sobie z tego nie zdaje sprawy. I jest tyle takich niewinnych cytatów, tyle niewinnych zdań, które ona wypowiadała, które po prostu czytelnika wbijają sztylet w serce, że dziecko, które nic nie zrobiło... musi przechodzić. No. Także jeszcze tak nieświadoma mała dziewczynka. Jest to straszne. Nieświadoma do tego stopnia, że ona nie wie, że powinna tak szukać pomocy. No. Bardzo smutne. Szczególnie smutne, że mam tutaj jej zestawienie i jej siostry. Jezu, przestań. Przestań. No, jest Basia i jest Kasia. Kasia. Tak, pamiętam. No i Basia to jest ta właśnie... główna bohaterka. Tak. I pamiętam, i za każdym razem, kiedy mówię o tej książce, to mówię, ale czuję, że to jest ważna część każdej mojej recenzji, że pierwsze, bo to jest jakby przytykana historia matki, jak bardzo spaczone ona ma myślenie i historia Basi. I one są naszymi narratorkami. I pierwsze co, zaczynamy rozdziałem matki. I ta matka pierwsze co, to mamy dwie córki. Baśkę i Kasienikę. I to jakby... No. Jest taka klamra, do której ja cały czas wracam, jak to jest niemożliwe. No, tylko chce mi się znowu płakać. No, mi też. Także czytajcie, bo to jest nieziemsko ważna książka i jeszcze tak piękna. Zakończenie absolutnie rozdarło mnie na kawałki pierwsze. Przeczytam to jeszcze raz. Pierwsze. No, przeczytam to jeszcze raz dzisiaj. Nie chcę już kontynuować tego filmu. Ja też nie. Na całe szczęście zostały tam tylko 4 książki. To po prostu była wisienka na torcie nasza. Tak, to jakby... Do naszego rozpadu. Nasz 13 powód. Słuchajcie, Hrabia Monte Cristo. To jest ostatnia książka z literatury pięknej, którą wam tu pokazuję. Pozdrawiam Lolę, która musi to dokończyć. Kim jest Lola? Moją przyjaciółką. Pozdrawiam też Lolę. Nie wiem, czy to ogląda, ale cię pozdrawiam. Hrabia Monte Cristo jest to klasyka literatury francuskiej, oczywiście. Jest to książka, która... no pokazuje po prostu tak wiele twarzy ludzkości i tego, jak człowiek się zmienia, jak się adaptuje do sytuacji, jakim jest po prostu czasami fatalnym człowiekiem i też bardzo takim no narcystycznym i egoistycznym, no. Paropo. A portret Doriana Graya? Portret Doriana Graya uwielbiam, natomiast wydaje mi się, że jeszcze mu czegoś brakuje, żeby był książką mojego życia. Rozumiem. Bo portret Doriana Graya uważam za absolutnie wybitną książkę. Zawsze chciałam przyznać, ale ona nie dotknęła mojej duszy. Okay. Rozumiesz? Okay. Jak na przykład zrobił Łuk Triumfalny czy Hrabia Monte Cristo. Zresztą wszystkie książki, które wam tu pokazuję, dotknęły mojej duszy. No i mamy tu historię bardzo smutną, bo mamy tu mężczyznę, który... no, ma właściwie tak, ma kobietę, ma pracę, nie ma super dużo pieniędzy, ale ma poukładane życie, jest szczęśliwy przede wszystkim. No i pływa, jest marynarzem, no i wraca do tej swojej kobiety, z którą absolutnie kocha najmocniej na świecie. No i w ogóle będzie awansowany teraz na wyższe stanowisko, no dobrze mu się po prostu układa. I w pewnym momencie jeden z jego ludzi bliskich w jego życiu robi mu absolutnie najgorsze świństwo świata, przez które główny bohater trafia do więzienia. I to do więzienia na dożywocie. I, znaczy no jakby teoretycznie na dożywocie, nie? I to jest jedna z najgorszych zbrodni, jakie w tym czasie można oskarżyć człowieka. No i on jest absolutnie, tu jest tak pokazana ta przemiana od tego młodego, naiwnego, ale bardzo dobrego człowieka, kiedy on trafia do tego więzienia i co się dzieje potem, w takiego wręcz bezdusznego momentami, bezlitosnego, a równocześnie wciąż jakby w jego środku empatycznego człowieka. Rozumiesz, co chciałam powiedzieć? Tak. Niezwykła jest ta książka. No. Jest tutaj również mój ulubiony rozdział, o czym zawsze wam mówię. Jest to rozdział pod tytułem 5 września. Ryczałam jak bóbr na nim. To jest reportaż, o którym bardzo dawno nie mówiłam. Jacka Chułuba, żeby umarł przede mną. To jest reportaż o dzieciach z niepełnosprawnościami, a bardziej o ich matkach i co one robią, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Mm-hmm. To jest chyba 5 historii albo parę historii.
które są absolutnie druzgocące, jak te kobiety zostają same, pięć, miałam rację, jak te kobiety zostają same z czymś, czego 15 nie dałoby rady udźwignąć. I muszą absolutnie poświęcić wszystko, żeby zaopiekować się swoim dzieckiem. I nie dostają żadnej pomocy. Żadnej. I tak. Bardzo, bardzo smutna. I niestety prawdziwa. To jest reportaż. Tak. I czasami to do mnie dochodzi. I mam takie... Ale też bardzo otwierające oczy takiemu przeciętnemu człowiekowi, nie obeznanemu z tematem. Uważam, że każdy powinien to przeczytać, bo po prostu. Tutaj u mnie bardzo krótko znowu, bo tutaj już mamy książki literatury science fiction. Czekaliście na to, prawda? Jurassic Park. I love it. Kocham dinozaury, kocham wszystko, co z nimi związane, kocham wszystko, po prostu w tej książce kocham wszystko, kocham balans między przygodówką, między thrillerem, a między książką popularno-naukową. Książka jest o wiele bardziej poważna niż film i tutaj ma o wiele więcej fragmentów typowo biologiczno-chemicznych, więc w ogóle to... A teraz będzie wznowienie przez wydawnictwo Vesper robione, które będzie absolutnie wybitne, moim zdaniem. Nie mogę się już doczekać, będę chciała czytać tę książkę drugi raz. No ja nie wiem, czy ja coś tu muszę wam tłumaczyć, po prostu kocham tę książkę. I mam tutaj również całą serię Przebudzenia Lewiatana. Pokazuję ją dlatego, że ona może nie zachwyciła mnie od pierwszego tomu, ale tak dużo czasu z nią spędziłam, że też jakby pokazała mi, skończenie tej serii pokazało mi, że jestem w stanie takie science fiction czytać i lubić, bo ja ją uwielbiam, tę serię. Ona jest bardzo skomplikowana, bardzo polityczna, bardzo intensywna, a równocześnie bardzo mi się podobała. Mhm. Więc jakby to był dla mnie taki sygnał, że hej Zuza, dobrze sobie radzisz z takimi książkami, co więcej lubisz je czytać. I teraz będę sięgać po nich po prostu więcej. Na przykład już przeczytałam na fali po tym Proximę, która może nie spodobała mi się aż tak, ale też była dobrą książką. No, więc dlatego też Przebudzenia Lewiatana. Dobrze, twoja ostatnia. Tak, moja ostatnia, i wspomnę tutaj o jeszcze jednej, ale to tak pokrótce. O jakiej? A to zaraz ci powiem. A ja nie wiem. No jasne, że nie wiem, więc nie powiedziałam. Aha. Oczywiście, no Marina. Proszę czekać do końca. Marina, to było oczywiste, dlatego was przytrzymałam. To jest książka, która tak do mnie trafia, bo... Takich książek powinno być po prostu więcej. I cały Zafon jest naprawdę niesamowitym pisarzem. I ma tak... Fajne. Fajne. Fajna książka, dzięki. Fajna była. Była super. Ma takie głębokie opisy i charakterystyki każdej postaci tutaj, że mi się płakać chce znowu, ale wytrzymam. Kocham to rozwiązanie akcji, to wszystkie rzeczy, które w ogóle nie są oczywiste i ten mrok w książkach. Tajemnice. Tak. Nie wiadomo nigdy czego się spodziewać po Zafonie i kocham takie dogłębne wyjaśnienie, bo czasami robi się to pokrótce. A tu jest konkretnie fakt do faktu czekane aż do ostatnich stron i za każdym razem szukuje mnie to wszystko tak samo. Także naprawdę książka mojego życia. Marina była cudowna. I jaka jest to ostatnia? Bo aż mnie zaciekawiłaś. Pan Kleks. Kocham pana Kleksa. Kocham pana Kleksa. Bardzo fajne. Tak. Pan Kleks, tak. Aha, to już. Tak, to już. Nie miałam nic do powiedzenia. Pan Kleks to pan Kleks. Uważam, że pan Kleks zasługuje na miejsce w tym filmie. Tak, ja też tak uważam. No dobrze, no to w takim razie, słuchajcie, koniecznie po pierwsze, napiszcie, czy czytaliście nasze książki ulubione i co o nich uważacie. Po drugie, napiszcie, czy o czymś może zapomniałyśmy jakimś cudem, a wy pamiętacie. I napiszcie po trzecie, jakie są wasze na przykład trzy książki życia, które będą z wami już do końca w sercu. A my tymczasem bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Soreczka za te rozklejki, ale sami rozumiecie, emocjonalny film dla nas. No i co, w sumie to tyle. Miłego dzionka. Wysyłamy wam moc uścisków. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!